sprawy bieżące. Ja proszę Państwa, zgłoszenie się aktywnie przeprowadzenie sondażu, zarówno samo przeprowadzenie, zarówno przeprowadzenie, jak i rozformowanie lub dostosowanie informacji o tym, że on się odbywa. Wiem, że Asia na tym wybraniu narodowym chciała powiedzieć o... Dziękuję sobie w dniu nauczyciela i do właściwej krajowej rady. Będą osoby nagrodzone, które zostały nagrodzone nagrodą Prawda Oświaty. Zaprasza łącznie z gimnazjum 12 zapraszamy do poszczególnej parafii na godzinę 17. Sala dziękuję Asiu. Szanowni Państwo, jeszcze ja mam. Wiem, że będą na pewno jakieś komunikaty. Na razie jest jakaś bieżące sprawy. Planowana jest na 12 listopada, bo to chyba w części komisji ustala, że będzie na 12, jak planowana jest. Dobrze. Sprawa bieżąca. Ja się wtrąciłem, żeby technicznie ułatwić. Szanowni Państwo, na początku przyszłego tygodnia każdy z Państwa dostanie tabelkę ode mnie na skrzynkę mailową z prośbą o wypełnienie, będzie to dotyczyć miejsc zagrożonych w Waszych okręgach wyborczych. Wobec tego bardzo proszę, abyśmy już zaczęli zastanawiać, powoli, jakie miejsca Pan wskażecie, bo tego, tych ankiet, wypełnionych przez Państwa będą przygotowane służby do patroli. Bardzo proszę zwrócić szczególną uwagę na doprecyzowanie miejsc. To, co dla Państwa jest oczywiste, czasami dla ludzi, którzy nie mieszkają w tym rejonie, oczywistą sprawą już nie jest. Termin od momentu otrzymania tego na skrzynkę mailową będzie dosyć krótki na uzupełnienie. Będzie to około 2-3 dni, dlatego że sam temat już dzisiaj, żeby ktoś później nie powiedział, że miał za mało czasu. Myślę, że trzeba już teraz wskazywać miejsca, a później szybko na miarę odpisać. Aha, jeżeli ktoś się oczywiście nie zmieści w terminie, to rozumiem, że takich miejsc zagrożonych w jego rejonie nie ma. Wobec tego ja taką informację również przekażę służbom mailowym. U mnie Darek nie chodzi, nie ma nic zagrożonego. Dobrze, słuchajcie, dziękuję bardzo. I jeszcze Andrzej, ja tutaj akurat występuję do zarządu, ogromną prośbę o realizację uchwały w zakresie montażu uchwały z roku 2013 montażu słupków w parkingowym przy ulicy Fiodora Fanina. Nie wiem, dlaczego jest takie opóźnienie i czekanie. Nie wiem, czy ma to na celu zaniechanie tej inwestycji. Chodzi o słupki parkingowe przy przejściu dla pieszych, które na chwilę obecną jest, stało się niebezpieczne, że tak w dużym, ogromnym ruchu przejeżdżają do Panina. Wiemy, że jest tam pętla, wiemy, jaki tam jest przebieg i ciągi piesze i komunikacyjne. Degradowana i przestrzeń zielona wokół. I tutaj należałoby wykonać radę z tymi słupeczkami, montaż, wreszcie montaż tych problemów, bo dojdzie do wypadku, że nieszczęścia i też będziemy podejmować jakąś decyzję, będziemy się próbować tłumaczyć, prawo jednego prawda, a gdzieś trzeba do tego planu. Dlatego zapraszamy do zarządu o podjęcie interwencji w zakresie i jeżeli powiedzmy mówię tak jeszcze, jak jest uchwała odłożona na dalszy plan, to żeby ona powróciła powiedzmy. Gwarantuję, że ona jest dalsza. Ja w sprawie tych słupków właśnie tu przedmioty miały być. To tak długo trwa, to samochody naprawdę blokuje. Tak. Przed tym sklepem samym tak. Następny głos zabiorę na mikrofon, co pierwszą. Również pocieszę. Ja bym jeszcze coś chciał powiedzieć. No dobra, może pierwszy głos. To ja powiem tylko o komisjach. W dniu sesji 12 listopada o 16:45 Komisja Edukacji, 17 Infrastruktura, 17:15 Sport. Pozostałe komisje to proszę sobie ustalić już. Pozostałe komisje. Tutaj proszę, Państwo to powiadom i Państwa jeszcze. Jeszcze nic o komisji. Dziękuję. Dobrze. Ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na, żeby zainstalować słupki przy smaku, wśród tutaj tam no, u mnie na Krowodzie, tam wjeżdżają samochody, chodniki. Tam jak wjeżdża przecież smak. Tam wjeżdżają bez tego chodniki połamane. Wszystko jest to sprawne. Proszę, ja mam takie pytanie.
pytanie. Pomóżcie mi Państwo, bo nie wiem, jak mam się do tej sprawy. Mieszkańcy zgłosili mi taką sytuację bloków, którzy mają przy okazji garaże przy bloku, że za wywóz śmieci muszą osobno płacić jako mieszkańcy za swoje mieszkanie, a osobno za garaż. Jako jedna rodzina. I tak ma być. Tak ma być. No a domki jednorodzinne też płacą osobno za... Jeżeli garaż to jest na innej działce, to tak. Jeżeli garaż to jest odrębnie. Ale nie, no to jeszcze raz, co mam powiedzieć, bo... To jest, że zgodnie z prawem. Polecam do Mika Kowalkowskiego, by tłumaczyć ci bardzo ładnie. Ale nie, naprawdę, to jest zgodnie z prawem. Na 100%, jak tak powiedziałaś, to jest zgodnie z prawem. To są różne... Różne kategorie nieruchomości, wyważenie, oczyszczanie różnych nieruchomości, wysyłanie odpadów. Każdy z osób, która ma więcej niż jedną nieruchomość, a gdzieś w pracy się spotyka, to ma tak sens problem. To jest prawda. Ale garaż to będzie tak świeci. Tylko samochód. Nieruchomość to czyli oczyszczanie. Jakie samochód świeci będą? Jedna nieruchomość. Każda nieruchomość... W takim razie, bo mój nie generuje. Każda nieruchomość generuje się co nie będzie. Zajmie się na pewno. Na pewno tego nie będą płacić. Szanowni Państwo, czy jeszcze jakieś pytanie? To jest generowanie w samochodzie, a nie przez to. Nie widzę, w związku z tym zamykam punkt. 7 przechodzę do punktu 8. Zamknięcie obrad. W związku z tym chciałbym o 18.55 zamknąć obrad 42 sesji. Zwołany na 15.